Witam Was, docent polskiej imieni browary.pl w kolejnym serowym odcinku. No, powoli zmierzamy do sprawdzenia całości oferty ciekawych serów z Lidla. Jako ostatnie zestaw serów hiszpańskich, tapas de queso i w bonusie francuski Munster. Pamiętam, że w komentarzach pisaliście, że wersja z kminkiem jest niczego sobie. Zatem jako człowiek pamiętający uwielbienie Czechów do kminku w pieczywie postaram się sprawdzić, jak wypada we francuskiej wersji dodawanie kminku do sera. Ale zaczynamy od takiego miłego zestawu, miłego, bo bardzo długi termin przydatności. Kupiłem je chyba miesiąc temu, a mają przydatność 21 listopada tego roku, więc naprawdę żywotne, długo żyjące w dobrym stanie sery, chyba twarde i półtwarde. I to jest fajne, bo w tym zestawie za niecałe 16 zł mamy trzy rodzaje. Pierwszy queso iberico, no właśnie, może nie będę, po prostu na bieżąco będziemy sprawdzać. W każdym razie trzy rodzaje sera, krowi, kozi, owczy. Zaczynamy od queso iberico, czyli mieszanka sera i krowiego, i owczego, i koziego. W proporcjach takich, jak macie podane na kontrze, myślę, że nikomu tutaj nic nie powie, że tyle procent tego mleka, tyle procent tego. Pytanie, czy to są wszystko z serów pasteryzowanych? Tak, pierwszy jest pasteryzowany, drugi... jest pasteryzowany i trzeci, ostatni też pasteryzowany, więc przy takim długim terminie przydatności wszystkie trzy rodzaje mleka były pasteryzowane. Zaczynamy od queso iberico, czyli właśnie tej mieszanki wszystkich trzech serów. Odkrawamy. Taki dziurawy, prawda, jak klasyczny żółty ser. Chociaż przy tych serach dojrzewających rzadko widać takie dziury wynikające z pracy zapewne dwutlenku węgla. Zbity, myślę, że twardy. Bardzo delikatny zapach sera dojrzewającego, więc nie taki typowy dla żółtego. Trochę już tego szlachetnego aromatu ma, ale bardzo delikatny. No i co? Smacznego. Fajne, bo te dziurki są nie tylko na zewnątrz, w całej tej strukturze, więc miło się go gryzie. Czuje się właśnie porowatość tej struktury. Lekko kwaskowy na finiszu, ale generalnie no taki po prostu zwyczajny ser żółty. Dobry, ale nic takiego, co bym miał tutaj powiedzieć, że koniecznie musicie tego spróbować. Zatem przechodzimy do queso de cabra, czyli to już jest kozi, o ile się nie mylę. Już patrzę, tak jest. No i jak ten kozi nam wypadnie? Jest troszeczkę jaśniejszy niż poprzednik. Tak się prezentuje. Również ma te dziurki, chociaż są większe i rzadziej występują. Jak z aromatem? Bardzo nikły. Naprawdę te sery otworzyłem, znaczy nie otworzyłem, wyjąłem z lodówki jakieś pół godziny wcześniej, ale one się nie otworzyły aromatycznie. Bardzo nikły aromat. A jak smak? Taki bardziej przeciągły, rozwlekły, może trochę maślany. Fajny. To już nie jest coś typowego. Podoba mi się taka trochę ciągnąca struktura. Ale żeby coś oprócz tego w smaku było, smakuje mi. Bardzo fajny jest do zjedzenia solo. Zdecydowanie. Ale... No znowu, nie ma jakiegoś punktu zaczepienia
czegoś, co mogła, można by było powiedzieć, jest unikalne, koniecznie tego spróbujcie. W porównaniu z Roquefortem francuskim z Lidla, którego próbowałem podczas ostatniej degustacji serowej, no to tam był hardcore, nie? Ta słoność, ta koncentracja smaku była czymś niesamowitym. Tutaj w przypadku queso de cabra hiszpańskiego tak nie ma. Ot, do zjedzenia serek i tyle. No i kończymy tą troszkę mainstreamową degustację serem owczym, queso mancego. Tak, nie, jakoś specjalnie oni, tym razem sprawdziłem translatora, queso mancego, nie przez H albo czy. Dobra, nieważne, bo brnę, a nie o to chodzi. O, tutaj się zrobiły aż dwa kawałki, nie wiem dlaczego, co on pusty w środku był, że odkroiłem różek, o, się, aż się kruszy, a się dwa kawałki zrobiły. Również nie ma jakiegoś wyjątkowego aromatu. Wszystkie są bardzo przystępne. Po prostu ser żółty. Nic niebywałego. No ten chyba najbardziej słony. Smaczny, bardzo smaczny. Fajna struktura. Taki lekko chropowaty sprawia wrażenie, jakby był właśnie którymś z tych długo leżakowanych, długo dojrzewających serów. Jeżeli chodzi o kozi i owczy, bardzo przyjemne smaki, absolutnie nie ekstremalne, absolutnie nie niespotykane, ale bardzo fajne, żółte, twarde sery, twarde, półtwarde, do spróbowania. Oczywiście pytanie o stosunek jakości do ceny. Jeżeli jesteście zainteresowani nieekstremalnym doznaniem, bo takiego tutaj nie znajdziecie, ale po prostu dobrym smakiem, ciekawym żółtych serów, to taką hiszpańską tapas de queso możecie sobie sprawić. No dobrze, a ja w takim razie przechodzę do Francuza Munstera, pamiętam. On fajnie pachniał, fajnie pachniał. W smaku chyba już było mniej ciekawie. Bardziej wrażenie na mnie zrobił aromat Munstera niż sam smak. No ale teraz może być bardzo ciekawie, ponieważ według mnie to jest 16 sierpnia, jeżeli chodzi o datę przydatności, więc w ostatnim dniu przydatności go sprawdzam. Przechowywany oczywiście w warunkach chłodniczych. Jak ten Francuz w tym swoim ostatnim dniu będzie się prezentował i będzie smakował. No, ładna ta barwa jest, nie powiem. Taka, zobaczcie, wręcz pomarańczowa. Trochę to wygląda jak z ziołami, a nie z kminkiem. Takie zielone motywy w tym serze mamy. Wow, no to już jest to ser miękki, dojrzewający. Zdecydowany, zdecydowany aromat. Fajny śmierdziuch. Nie ekstremalny, ale nie ma wątpliwości, że swój specyficzny, śmierdziuchowaty, izowalerianowy aromat posiada. No i cóż, odkrójmy. Takie ładne ma kreseczki właśnie, żeby nożem po tych kreskach pojechać. No i co? Tak, bardzo zbita struktura, elegancko to wygląda. Fajny kontrast do tej podpleśniałej skórki czerwonawej. Tutaj już mamy żółty, bardzo, bardzo elegancko prezentujący się ser. O, skórka jednak trochę taka lepiąca, więc możliwe, że już ten ostatni dzień, to już on się będzie za chwilę tak trochę rozpieprzał w rękach. No dobra. Sprężysty, gumowy, ale ten kminek jest rewelacyjny.
Super, od razu go czuć. No trudno, żeby było inaczej, skoro wchodzi w zęby. Słuchajcie, no z kminkiem jest sprawa prosta, chyba tak jak z kolendrą. Albo się lubi, albo się nienawidzi i się unika wszelkiego, co z danym składnikiem jest związane. Ja kminek polubiłem jeżdżąc do Czech. Oni kminek uwielbiają, właśnie kminek w pieczywie to jest bardzo często spotykana sprawa. Natomiast myślę, że taki Munster z kminkiem jak najbardziej jest rzeczą ciekawą. Także rzeczywiście mam to, co chciałem, bo ten oryginalny Munster może nawet pachniał trochę lżej niż ten. Nieważne. Obydwa pachniały bardzo ciekawie, intrygująco. Natomiast smak tamtego mnie rozczarował. Tutaj ten smak podkręca właśnie specyficzny, czy lekko pikantny, taki bardziej właśnie przyprawowy, ziołowy motyw kminku. I dzięki temu fajnie chrupie między zębami. Jest to coś ciekawego, oryginalnego. Także słuchajcie, z Lidla właściwie zrobiłem wszystkie te ciekawie wyglądające sery. Oczywiście nie mówię o sytuacjach, kiedy wpadają jakieś tygodnie krajowe i coś specjalnego wbija się na półkę, na ladę. Będę obserwował. Teraz po przeprowadzce niespecjalnie mam blisko Lidla, więc musiało być naprawdę coś super ciekawego, żeby tam się przejechać i zobaczyć, co nowego mają w ofercie. Bo tak jak mówię, te wszystkie sery, które na półce są dostępne, na co dzień sprawdziłem. Możecie wrócić do tego, co polecałem z pamięci. Oczywiście Limburger, ten francuski, no nie pamiętam nazwy, ale taki w takim bloczku prostokątnym, bardzo, bardzo przyjemny ser, też taki śmierdziuchowaty. Mówiliście o Aldim, ale Aldiego też nie mam jakoś blisko, więc podejrzewam, że kolejny odcinek serowy to chyba będzie powrót do tego kraftowego, kraftowej serowarni, czy też mleczarni Germain francuskiej, bo tam jeszcze kilka serów jest do sprawdzenia, więc podejrzewam, że o tym będzie następny odcinek. A jakby co, oczywiście dawajcie znać, co gdzie jest ciekawego, też pamiętając o tym, że to ma być coś dostępnego dla Was, żebyście Wy nie musieli wydawać tych, czy tutaj 16 czy 13 zł, tylko właśnie posłuchać dobrych rad wuja, docenta i potem ewentualnie sięgnąć już na swój własny stół, czego Wam życzę. I tyle. Nara!